Jesteśmy na plaży z kolonią pingwinów afrykańskich. Jest taki gatunek. Występuje na południowym cyplu Afryki. I te ptaki tutaj gniazdują i wysiadują jaja, czyli zamieszkują te tereny. One nie przypływają z Antarktydy, tylko tutaj żyją sobie. Jest to mały ptak, około 40 cm wysokości. Żywi się oczywiście rybami i ta kolonia znajduje się, jak tutaj widać, w pobliżu są domy. Jest to w zasadzie miasto, małe miasteczko, nazywa się Simonstown. I wchodzą ludziom do ogródków, często korzystają z basenów, podkradają jakieś resztki gdzieś tam z kompostowników. Także całkiem dobrze z tymi miejscowymi mieszkańcami sobie żyją. Czasami kierowcy narzekają, bo muszą zatrzymywać samochody, żeby przepuścić je, kiedy przechodzą przez jezdnię. Gracze w golfa również nie zawsze są szczęśliwi, jak im tam piłeczkę próbują podprowadzić. Zanoszą do gniazdka i sobie wysiadują tą piłeczkę. Ale bardzo pocieszne ptaki i jest to rezerwat, ścisły rezerwat, także parę kilometrów od Kapsztadu mamy kolonie pingwinów afrykańskich. Czy wolno te pingwiny karmić, panie Witoldzie? Nie wolno, nie wolno, ponieważ wtedy ptaki się uzależniają od tej karmy dawanej przez ludzi. Żywią się rybami, one są doskonale, sobie tutaj dają radę, po prostu łowiąc ryby w oceanie.